Michał Nowak, zapraszam na sport. Ponad 400 osób wzięło udział w biegu Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy zorganizowanym w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bieg został zorganizowany w nietypowej formule. Uczestnicy biegali po Parku Kościuszki, ale nie mieli narzuconego dystansu ani czasu. Każdy mógł zacząć o dowolnej porze i skończyć w wybranym przez siebie momencie. Biegamy już tradycyjnie w Radomiu na pętelce jednokilometrowej w pięknych okolicznościach parku naszego radomskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Pętla jednokilometrowa, a kilkaset osób na trasie, to powoduje, że cały czas, jak to my mówimy, biegacze, coś się dzieje. Cały czas są tutaj wyprzedzania jakieś, cały czas jest radość, cały czas jest atmosfera podtrzymywana, bo wszyscy jesteśmy na blisko siebie, więc to też powoduje, że ten bieg ma taką szczególną aurę. Bieg Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy miał też osobny cel zbiórki. Zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i dodatkowo jeszcze nauka, profilaktyka udzielania pierwszej pomocy. Ostatecznie sklasyfikowanych zostało 447 osób. Rekordziści biegali od początku do końca, czyli przez 4 godziny. Gabriel Kobylak ponownie zagra w Radomiaku. Bramkarz został wypożyczony do końca sezonu z Legii Warszawa. Kobylak w dalszym ciągu ma status młodzieżowca. Będzie to dla niego powrót do Radomiaka. Występował już w Radomiu w poprzednim sezonie i rozegrał 30 meczów, zachowując 9 czystych kont. W obecnych rozgrywkach zanotował 9 występów w rezerwach Legii Warszawa. Kapitan Moja Radomki Radom Martę Łyczakowską czeka dłuższa przerwa w grze. Uraz okazał się poważniejszy niż zakładano. Marta Łyczakowska nie znalazła się w kadrze meczowej Radomki na 2 ostatnie spotkania z grupą Azoty Chemikiem Police oraz KGHM Wolej Wrocław. Okazało się, że zawodniczkę czeka około 4-5 tygodni przerwy. Badanie wykazało uraz przyczepu mięśnia półbłoniastego. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.